Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy w końcu event halloweenowy w moim formikarium. Nakarmimy mrówki robakiem, no i przystroimy sobie akwarium w jakieś halloweenowe akcenty. Później sprawdzimy, co słychać u mojego pająka, więc zostań do samego końca, mój drugi przyjacielu. Jeżeli lubicie odcinki z mrówkami, zostawcie łapkę w górę, 20 tysięcy łapek i wlatuje kolejny odcinek. Jesteśmy u mnie w studio i na drukarce 3D wydrukowałem ozdoby halloweenowe. Dzisiaj też skończyłem drukować takie fajne pojemniki na karty SD do aparatu. Tutaj wkładamy małe, tutaj duże, tylko że tutaj mamy slot na jedną dużą kartę. Dlatego wydrukowałem taki większy pojemnik, zarąbisty. Wyobraźcie sobie, że on od razu po wydrukowaniu jest złożony. Zamykamy, mega fajny bajer. Dobra, w tym kartonie mam różne gadżety z drukarki 3D, które wam kiedyś przedstawię na odcinku. I mam też dynie wydrukowane halloweenowe. Tak wygląda zielona dynka, a tak wygląda pomarańczowa dynka. Te pomarańczowe są o wiele, wiele ładniejsze. Wydrukowałem ich z 10 chyba, no to za chwileczkę przystroimy sobie nimi akwarium. Okej, odkrywamy naszą przykrywkę. Tu jest moja kolonia. Jak widzicie, królowa jest schowana jak zawsze. O, jest i pan ciekawski. Co pan tutaj szuka? Szuka pan królowej, tak? Też? Jak widzicie, naznosiły sobie tutaj trochę maku. Ta strefa jest odcięta. Tutaj założyliśmy w tamtym odcinku drzwiczki. A nasza arena na chwilę obecną wygląda w ten sposób. No dobra, zabieramy się za przystrojenie. O, wyciągnijmy sobie nasz... Chcesz powąchać, tak? Piaskiem smakuje. Jakie on miny wali w joystick. Nie możesz być moim asystentem, bo mi tylko przeszkadzasz. Nie o tutaj chodzi, przepraszam. Proszę pieska wyjść. No. Dziękuję. No i co, chyba też szyszunię sobie powyciągamy. Co myślisz? Z tym joystickiem dzisiaj będzie ciężko, nie? Tutaj. Ale damy radę. Kamyczki niech sobie zostaną, tą szyszunię też wyciągniemy. No i moi kochani, postanowiłem, że 10 dyni to będzie za dużo. Zrobimy dwie takie i trzy takie, czyli dwie pomarańczowe i trzy zielone. Jedną damy tu, drugą dajemy gdzieś niesymetrycznie tutaj. Kolejną damy tutaj. Tu jeszcze damy jakąś zieloną. I ostatnią damy chyba tutaj w kąt, wam powiem, bo o. No i joystick ukradł kolejną szyszkę. I tak to będzie wyglądało. Chciałem jeszcze jakoś tutaj przykleić nietoperze, podrukować, ale stwierdziłem po co, jak to i tak jest tylko na parę tygodni, żeby miały mrówki coś nowego w swoim formikarium. No to teraz co nam pozostało? Pouzupełniamy sobie wody w naszych sączkach, no i zabieramy się za podawanie robaka, ale zanim podamy robaka, będziemy musieli go przeciąć, ponieważ moja kolonia jest jeszcze bardzo mała. A mrówki podczas walki z robakiem żywym mogłyby ucierpieć, a mi zależy na tym, że moja kolonia się rozrastała, a nie żeby mrówki umierały podczas walki. Rozumiecie, o co chodzi? Więc dzisiaj po prostu poszatkujemy sobie jak sushi robaka, no i zobaczymy, jak mrówki go zjedzą. Joystick, co zrobiłeś? Joystick, czy się dobrze czujesz? Wiesz, że ty to będziesz sprzątał, ja tego nie będę sprzątał, bo już Justyna... Wiesz, że ja to wczoraj odkurzałam. I wiesz, że było po tobie sprzątane i dywan był prany? No super, super. Dobrze się przyjmujesz tym. Nie przyjmuję przeprosin. Teraz by się przydało mrówki jakoś zawołać na zewnątrz, żeby zobaczyły, co tutaj się dzieje. Więc może na początku całą powierzchnię sobie nakropmy wodą, żeby miały wilgoć, a później podamy robaka. Zapomniałem totalnie, że ostatnio kupiłem czerwone, takie fajne, ozdobne kamyczki. Nie, to nie jest jedzonko. To nie jest jedzonko, panie Joystick. Dzisiaj się bardzo angażuje w odcinek. Bardzo. Dawno go tak długo i często nie było na filmie. No i co? Dobry? Nie smakuje jak truskawka, tylko tak wygląda. Więc może te czerwone kamyczki też gdzieś tutaj połóżmy. W sumie ten pałąk, który tutaj mam, też by się przydało, żebyśmy go poprawili, bo on się ostatnio wywrócił. Jak myślisz, JJ, pasują te kamyczki czerwone, czy nie bardzo? No, będzie kolorowo. Będzie kolorowo. Później to się zmieni. Nie dajemy tego też za dużo. Po prostu tak do akcentu, żeby było eventowo. Koło poidełka podłużny, zrobimy taki im podejścik do poidełka, pięknie. No to teraz tu możemy troszeczkę wody dolać. W sumie mogliśmy tutaj dać robaka. Robaka im rzucimy od razu pod drzwi. Więc może tutaj troszeczkę im popsujmy wejście. Tak delikatnie tylko, żeby któraś wyszła i zobaczyła, co się dzieje. Pokapmy też w koło. Widzę, że oni w ogóle nie zbierają już tego lnu. Chciałem im jeszcze troszeczkę jedzonka uzupełnić, no ale najwyraźniej czekają już tylko na robaka. Zobacz, co się dzieje. Takie. Parter,
No, dobra, ma parter joystick. Kiwi już chyba z tego nie wyjdzie. W dzisiejszym filmie moje pieski naprawdę są nadaktywne, jak nigdy. Ale teraz wróćmy do naszych mrówek, bo cały czas coś nas odwleka od clou dzisiejszego odcinka. O, chyba jakaś jedna wychodzi na zewnątrz, zobaczyć co się dzieje. Tak, idzie do drzwi, spójrzcie. Idź, powiedz, że jest mokro, wilgotno na zewnątrz, niech wszystkie wyjdą. O, jedna wychodzi na dwór, zobaczcie. Jest prawie na zewnątrz, więc czas pociąć robaka i od razu gdzieś go tutaj wrzucić pod drzwi. Justyna się totalnie boi robaków. Muszę to kamerować. Taka bestia, moi kochani, dzisiaj zostanie zjedzona. I co? Straszny, jak go malują? Straszny. No jeszcze na zoomie tym bardziej. Ja widziałem, że trzeba odciąć mu głowę i tyłek. I wtedy to, co zostaje po środku, czyli taka kiełbaska z robaka, trzeba ją podać do formikarium i mróweczki zjedzą, będą miały białeczko i będzie mnóstwo jajeczek, że zapełnią nam tutaj pół formikarium. Nie no, może aż tak nie, ale faktycznie dzięki białku mrówki składają jajko, mają siłę, więc zaczynamy. Okej, okay. Raz, dwa, trzy. I nie ma. Druga końcówka, raz, dwa, trzy. I jak widzicie, mamy filecik z robaczka. Można powiedzieć, że skróciliśmy go o głowę. No dobra, to teraz wrzucamy to do naszego formikarium od razu pod drzwiczki, myślę. I wtedy będzie alarm, wariacja, formikarium, wszystkie się zlecą i go wciągną do środka. Mam nadzieję, że tak będzie. I uwaga, moi drodzy, ten robak jest naprawdę mega duży, jak na moją kolonię. Podrzuciłem pod drzwiczki, no i zobaczymy, co się wydarzy. O, mrówka jest już bardzo, bardzo blisko. O, idą. Dotkła robaka? Tak. Dotkła? Tak. O, faktycznie. Im jest ciężko się wydostać, bo jest za dużo kamyków. Ale to one same tak sobie upchały, że było ciasno, bo mrówki lubią ciasno. O, widzisz? Staram się to złapać ładnie. I teraz już reszta idzie. Idą? Dostały sygnał? Tak, chyba tak. Zaczyna się akcja robak, moi drodzy. O, zobaczcie, dały sobie info, widziałaś? I teraz szybciej biegają. Ta tej, ta tamtej, spójrz. Tą zaczepia i tamta od razu biegnie też. Zanim znajdą drogę, no to nasączmy nasze sączki wodą, żeby miały odpowiednią wilgoć. Pomimo tego, że mają, widzę, że tutaj jeszcze jest wilgoć. Tankujemy pod sam korek, hop. I voilà. Po robocie. Na chwilę obecną u mrówek nic się nie dzieje, dlatego postanowiłem, że damy jeszcze robaka naszemu pajączkowi, naszej pajęczycy tak naprawdę. Moi drodzy, zamówiłem już większe terrarium dla naszego pająka i myślę za tydzień, maksymalnie do półtora tygodnia powinno już być ze wszystkim, co potrzebuje. No i zrobimy sobie nowy domek dla mojego pająka, bo napisaliście w komentarzu, że faktycznie te terrarium jest za małe. Ja cały czas czytam wasze komentarze, więc jeżeli robię coś źle z mrówkami albo z pająkiem, no to piszcie w komentarzu, na pewno jakąś od was lekcję dostanę pokory, no i zmienię swoje postępowanie. Więc co, zacznijmy może od demontażu naszej lampki, szkiełka, dojdziejka gotowa? Justyna jest taką panikarą. Z daleko mogę kręcić, tylko na górę. Nie, od góry, proszę. Przestań! Jakiegoś fajnego dużego mu złapię. O, od razu na nóżki. Ach, nie trafiłem. Pierwszy na pajęczynkę. O. W końcu się ruszył. Musiałem mu dać centralnie pod nos, bo sama królewna by nie zjadła. I nie trafiłaby, tak? Że tu jest robak. Jak widzicie, wstała, złapała dwa robaczki. No to teraz będzie sobie jadła. Nie sądziłem, że jeszcze będzie głodna, ponieważ zjadła ostatnio 3 czy 4 karaluchy, więc ma apetyt. I zobaczcie, jakiego ma irokeza nad głową. Takie 3 włoski nad oczami. Dzieje się, moi drodzy. Mrówka dotarła do robaka. Najśmieszniejsze jest to, że ten robak co jakiś czas się rusza. Jeszcze ma takie nerwy. Jestem ciekawy, czy leci sprzedać info, że jest jedzonko. O, widzieliście? Ruszył się. Dawaj, mrówka, wciągaj go do środka chama. O, dotyka go. Jestem mega ciekawy, co z tego wyjdzie. Moi kochani, spójrzcie, królowa nawet zaczęła się ruszać, bo jest poruszenie w mrowisku, ponieważ jest robak pod drzwiami i już go powoli zajadają. Nie było mi dosłownie chwilę i nie wiem, skąd wzięły się te kamienie. Prawdopodobnie tutaj jest wejścia, bo nie mogą wciągnąć robaka do środka, więc muszą sobie otworzyć wejście. Jak widzicie, jest poruszenie w mrowisku. Królowa nawet się rusza, bo tutaj robaczek jest wciągany do środka i zaraz mu na pewno pomogą.
The next day. Moi kochani, witam w kolejnym dniu. Wczoraj nic się nie działo, a tutaj wielka afera. Mrówki robaka mi wyssały do cna. Została z niego tylko taka rurka. Jest ona w tym miejscu i przy okazji zobaczyłem, że mrówki zrobiły sobie małe cmentarzysko. Jest 6 mrówek, które już nie żyją. Coś mi się wydaje, że te mrówki już prędzej zdechły, ale one ostatnio sobie tutaj posprzątały. Chyba robiły świąteczne porządki. Smutno mi z tego powodu, ale prawdopodobnie już niedługo królowa złoży jaja, ponieważ dostała białka. Teraz sobie, moi drodzy, jeszcze jednego robaka przetniemy i zobaczymy, czy faktycznie go wciągną do środka. Tutaj jeszcze zauważyłem, że drzwi do mrowiska zostały troszeczkę bardziej otwarte. No mam nadzieję, że teraz robaka wciągną, więc spróbujmy to zrobić. Dobra, to wyciągnijmy sobie jeszcze tego robaczka na zewnątrz. No i myślę, że chyba ten kamień też wyciągniemy i powyciągam te zdechłe mrówki, bo po co one? No, w formikarium. Ty, joystick, mrówek nie będziesz jadł. Mój największy pomocnik w hodowaniu mrówek, nie? No, możesz iść do Justyny. Gdzie Justyna? Szukaj ją. Szybko. Widzieliście, jak się psa spławia? Okej, okay. No i chyba ten kamyczek powróci tutaj na miejsce. Jak widzicie, mamy już czyściutko, to zabieramy się za krojenie robaka. Kolejny robaczek przycięty, przygotowany, rzucam im pod mrowisko. No i mam nadzieję, że teraz uda nam się nagrać, jak one go zajadają. 5 minutes later. Moi drodzy, jak widzicie, jest poruszenie w mrowisku. Żołnierz już wyszedł z dwoma robotnicami zobaczyć, co tu się dzieje. A tu przy drzwiach jedzonko. Gdzie ta mrówka poszła? Wracaj! Minęłaś jedzonko! O, któraś się w końcu zainteresuje jedzonkiem, czy nie? Czy tylko tak wyszłyście na oględziny? Co się dzieje na zewnątrz? Tutaj, jak widzicie, jeden żołnierzyk coś nosi. Gdzie on tutaj poszedł? Miał w gębie jakiś kamyczek? Czy mrówkę? On chyba tutaj sprząta generalnie i wszystkie niepotrzebne rzeczy, które są w mrowisku, zanosi na kubkę. Widzicie? On tutaj idzie. Tak, to on! To ten ponury grabarz, który zanosił tutaj wszystkie zwłoki pod kamień. A tutaj, mój drogi, robaka już nie ma, bo tu posprzątane. Spójrzcie na tą. Ta dostała jakąś misję, że musi poprzynosić mak tutaj w to miejsce. I ona już idzie chyba 10 raz, bierze kuleczkę i wraca. Spójrzcie na to. Tup, 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 tup. I jest z powrotem i odkłada. Zamiast się wziąć za robaka, który leży w przejściu, no to one mak noszą. Nie kumam tych mrówek. Mam nadzieję, moi drodzy, że wszystkie mrówki najadły się białka, że te dwa robaki im starczą. Jeżeli hodujecie mrówki i uważacie, że nie starczy białka dla mojej kolonii, dajcie znać w komentarzu, więc na pewno im tutaj troszeczkę jeszcze tego byłeczka dorzucę. No i mam nadzieję, że królowa w końcu zniesie jajka. Więc jeżeli wytrwałeś do tego momentu filmu, napisz w komentarzu: ta królowa jest zgrochowa. I że Zara da radę tutaj jajko znieść. Dobra, moi drodzy, zostawcie łapkę w górę dla mrówek, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!